Dziękuję mieszkańcom za udział w wyborach samorządowych. Frekwencja na tle całego kraju była ponadprzeciętna, bardzo wysoka. Widać, że mieszkańcom naszej gminy zależy na zmianach. Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom, którzy oddali głos na nasz komitet, którzy nam zaufali. Wybraliście Państwo 7 radnych z mego komitetu. Oddaliście na mnie ponad 2300 głosów. To ogromny kredyt zaufania, olbrzymia dawka pozytywnej energii i motywacja do dalszego działania. Trzeba przyznać, że ta kampania była bardzo trudna. Natomiast my przeprowadziliśmy ją i nadal prowadzimy w bardzo pozytywny sposób. Bez fejkowych kont, bez szkalujących komentarzy, bez atakowania przeciwników. Po wynikach widać, że mieszkańcy oczekują pozytywów i konkretów dla naszej gminy. My wyszliśmy do Was z konkretnym planem, rozwojem całej gminy, z otwartymi głowami na Wasze potrzeby. Przeszliśmy setki, jak nie tysiące kilometrów, aby dotrzeć do każdego z Was. Z tego miejsca gratuluję także radnym z innych komitetów. Szanuję głos wyborców i wierzę, że zrobicie wszystko dla dobra Waszych mieszkańców. Chciałbym, aby z tego oświadczenia wypłynął jeszcze jeden jasny przekaz, apel, prośba. Wykonaliśmy tylko bądź aż połowę pracy. Jeżeli mieszkańcom naszej gminy zależy na realnych zmianach, a jestem przekonany, że tak jest, proszę wszystkich mieszkańców, tych, którzy oddali głos na mnie, tych, którzy oddali głos na konkurentów, czy też tych, którzy zwyczajnie nie poszli na wybory. Wyruszcie jeszcze raz do lokali wyborczych i oddajcie swój głos na mnie. Wierzę, że razem możemy zmienić naszą gminę na lepsze. Gmina zasługuje na zmiany. Szanowni Państwo, nie zmarnujmy tej szansy, która już się dzieje. W naszej gminie mamy mądrego, młodego, prężnego kandydata, który będzie godnie reprezentował wszystkich mieszkańców. Proszę Was o oddanie głosu w kolejnej turze wyborów na Konrada Gąsiorowskiego, bo gmina zasługuje na zmiany. Cieszymy się, że tak licznie poparliście Państwo kandydata na wójta z naszego komitetu, Konrada Gąsiorowskiego. Wierzymy, że w drugiej turze to on zostanie przez Państwa wybrany nowym wójtem gminy Biała Podlaska. Gminy, która zasługuje na zmiany. Chcieliśmy również z tego miejsca uspokoić mieszkańców tych okręgów, którzy wybrali radnych startujących z innych komitetów. Tak jak powiedział Konrad, szanujemy Wasz wybór. W naszej kadencji Rada Gminy będzie traktowała wszystkie okręgi, również te, które mają radnych wybranych z innych komitetów, w ten sam sposób. Dziękujemy bardzo za Państwa zaufanie.